Canva ma duże możliwości w zakresie zmiany rozmiaru i przycinania elementów. Użytkownicy mogą łatwo dostosować wymiary całych projektów oraz poszczególnych elementów, takich jak zdjęcia czy kształty. Zaczniemy od przycinania pojedynczych elementów. Przechodzę w zakładkę Elementy i wyszukuję element, którego potrzebuję. Przechodzę w zakładkę Grafika i tu wybieram jeden z nich. Na przykład ten. I taki kształt możemy przyciąć. Wystarczy na niego kliknąć dwa razy myszką i pojawia się tutaj podgląd, w którym możemy złapać za róg elementu i przyciąć do odpowiedniego obrazu. A następnie wystarczy kliknąć Enter lub po prostu dowolne miejsce w naszym projekcie. I już nasz element jest przycięty. Dołożę jeszcze kolejny element. Wybiorę jeden z nich. W tym elemencie, jeżeli chcę go przyciąć, wystarczy, że wykorzystam prostokąty po bokach i mogę przeciągnąć w odpowiednie miejsce. Oczywiście jest też możliwość kliknięcia dwukrotnie i pojawia się ten sam ekran, który pojawił się przy poprzednim elemencie. Mogę również skorzystać z tej opcji. Wszystkie te przycięte elementy również możemy zmieniać, jeżeli chodzi o kształt i dopasowanie do naszego projektu. Możemy je rozciągać i zmieniać. Jeżeli wychodzę poza rozmiar projektu, to Canva automatycznie w inteligentny sposób dopasowuje tak, żeby wypełnić tutaj przestrzeń i dopasować do tego, czego potrzebuję. Podobnie możemy zrobić ze zdjęciami. Przejdę teraz do kolejnego elementu. Przejdę w zakładkę zdjęcia i wybiorę jedno ze zdjęć. Każde zdjęcie w Canva możemy przycinać. Wystarczy, że złapiemy za bok zdjęcia i możemy dopasować do wybranego rozmiaru. Możemy oczywiście dwukrotnie kliknąć i skorzystać z takiego podglądu menu, a następnie zatwierdzić Enter lub kliknąć obok w dowolne miejsce w projekcie. I każdy taki element też możemy jeszcze zmienić. Nawet jeśli ustawiliśmy już tu pewne preferencje, to wystarczy go kliknąć dwa razy i możemy dowolnie przesunąć i ustawić w inny sposób. W ten sam sposób oczywiście możemy przycinać elementy, które my przesłaliśmy, na przykład zdjęcia. Warto też pamiętać, że jest bardzo ciekawe rozwiązanie w Canva, jeżeli chodzi o przycinanie zdjęć i wykorzystanie ciekawych kształtów. Są to ramki. Przechodzę teraz w ramki, ale ponieważ jestem w zdjęciach, to muszę wrócić do ekranu głównego. I tutaj Canva ma całą zakładkę ramek. Wyświetlam wszystko. Wybieram jedną z nich. I do każdego z tych kształtów możemy wstawić wybrany przez nas element, na przykład zdjęcie. Wystarczy go przeciągnąć i wówczas to zdjęcie pojawi się w wybranym przez nas kształcie. I teraz przesuwając, to zdjęcie przesuwa się razem z tą naszą ramką. I dodatkowo mamy też możliwość tutaj przycinania i dopasowywania. Jeżeli natomiast chcemy wyodrębnić to zdjęcie, czyli wyjąć z tej ramki, wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać Wyodrębnij obraz. I w tej chwili znowu mam osobno ramkę, osobno zdjęcie. Usunę teraz tę ramkę. I jeżeli chodzi o zdjęcia, to mamy też opcję magicznego rozszerzania. Wystarczy wybrać element zdjęcie, zaznaczając go myszką. Na górze wybrać Edytuj obraz. Tutaj przejść w zakładkę Przytnij. A następnie wybrać Rozszerz. I mamy tu kilka opcji wyboru rozmiaru. Ja wybiorę na przykład kwadrat. I Canva pokazuje mi ten element i dopasuje mi moje zdjęcie do tego elementu w inteligentny sposób, mimo że moje zdjęcie nie jest rozmiarem tutaj pasujące do takiego kształtu. Klikam magiczne rozszerzanie
Już mi się pojawiło nowe zdjęcie, pojawiły się też propozycje albo możliwość wygenerowania ponownie. Jest to narzędzie, które pozwala na automatyczne rozszerzanie obrazu bez utraty jego jakości. Teraz mogę to moje zdjęcie sobie przesunąć. I cały czas mogę przycinać i zmieniać to zdjęcie, tak żeby dopasować do mojego projektu. Jeżeli chodzi o dopasowywanie zdjęć, to możemy też wstawiać nasze zdjęcie na całą stronę. Otworzę teraz nową stronę, przejdę w zakładkę Elementy. Dalej wybieram zdjęcia i wpiszę jakiś nowy element. Jeżeli chcę wstawić moje zdjęcie na całą stronę, to wystarczy, że przeciągnę to zdjęcie. I w tym momencie podświetla mi się taka opcja, gdzie widzę, że Canva dostosowuje moje zdjęcie do całej strony. Upuszczam i zdjęcie jest już na całej stronie. Mogę je jeszcze dopasować, to znaczy klikam na nie dwa razy i mogę dopasowywać to zdjęcie do mojego projektu. Albo zatwierdzam Enter, albo klikam obok projektu. Jeżeli chodzi o przycinanie zdjęć, to też warto korzystać z opcji siatek i kolaże. Otworzę teraz nowy projekt, przechodzę w zakładkę Elementy i wpisuję siatki. Jestem teraz w zakładce zdjęcia, więc wracam w opcję Wszystko i pojawia mi się tutaj kategoria siatki. Klikam Wyświetl wszystko i tutaj pojawiają się różne opcje siatek, czyli takich kombinacji zdjęć. Wybiorę teraz jedną z nich i wstawiam tę siatkę klikając na nią. Ona się pojawiła w moim projekcie i teraz mogę dodać różne zdjęcia. Wpiszę zdjęcia, których szukam i przechodzę w zakładkę zdjęcia i mogę teraz przeciągnąć różne zdjęcia. W Canva jest też opcja zmiany całego projektu. Żeby to zrobić, wystarczy przejść na górę w zakładkę Magiczne opcje i zmiana rozmiaru. Tutaj w wyszukiwarce wybieramy rozmiar lub możemy zobaczyć propozycje Canvy. Ja wybiorę jedną z nich. Mogę też wybrać, które strony chcę zmienić, jeżeli chodzi o ten rozmiar. Po prostu je zaznaczam. I klikam Kontynuuj. Następnie klikam Kopiuj i zmień rozmiar. To oznacza, że mój oryginalny projekt zostaje, a zmiana rozmiaru będzie w kopii tego pliku. Otwieram teraz kopię. I już mam te same elementy, które umieściłam w poprzednim projekcie i pojawiły się w nowym rozmiarze. Oczywiście mogę je dostosowywać.